Tekst manny na 20 listopada. To czyniąc, nigdy się nie potkniecie. Drugi Piotra rozdział 1 werset 10. Komentarz parauzyjny. Warunkiem nie jest czynienie tego doskonale, bez uwzględnienia sprawiedliwości Chrystusa, przykrywającej nasze grzechy i wyrównującej nasze codzienne braki. Jeśli jednak wraz z wiarą w przypisaną sprawiedliwość Chrystusa rozwiniemy te wszystkie łaski do granic naszych możliwości, nie potkniemy się. Nawet gdy uczynimy wszystko, co możemy, wciąż jesteśmy sługami nierużytocznymi, nie ośmielającymi się ufać własnej sprawiedliwości, lecz dostatniej szacie, która staje się naszą przez wiarę w Chrystusa. Gdy ze stałą pilnością sprawujemy swoje zbawienie z bojaźnią i ze drżeniem wiedząc, że sprawiedliwość Chrystusa jest przypisywana tylko tym, którzy pragną porzucić grzech i dążą do świętości, bez której żaden nie ogląda Pana. Reprint nr 2154 Komentarz epifaniczny Wyrażenie to czyniąc oznacza trzy różne działania. Po pierwsze, przydajcie rozwijanie łask wymienionych powyżej, po drugie, będzie przy Was praktykowanie tych łask po ich rozwinięciu i po trzecie, obficie będzie używanie tych łask tak, by właściwie współdziałały ze sobą, kontrolując wszystkie pozostałe łaski uczucia, myśli, słowa i czyny. Te trzy działania wiernie wypełniane, rozwijają doskonałość charakteru na podobieństwo Chrystusowego. Przez te trzy sposoby działania i rozwoju charakteru jednostka jest chroniona przed utratą szczególnej łaski Bożej, a dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi ostatecznie może okazać się więcej niż zwycięzcą. Wykorzystujmy jak najwierniej tę najważniejszą ze wszystkich instrukcji dotyczących rozwoju charakteru. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Druga Mojżeszowa rozdział dziewiętnasty werset piąty. Przetoż teraz jeśli słuchając, posłuszni będziecie głosu memu, i strzec będziecie przymierza mego, będziecie mi własnością nad wszystkie narody. Chociaż moja jest wszystka Ziemia. Drugi Piotra rozdział 3 werset 18. Ale rośćcie w łasce i w znajomości Pana naszego izbawiciela, Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i teraz, i na czasy wieczne. Amen. List Judy rozdział 1 werset 24. A temu który was może zachować od upadku i stawić przed oblicznością chwały swojej bez nagany z weselem. Malachiasza rozdział trzeci werset drugi, lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia jego i kto się ostoi, gdy on się okaże, bo on jest jako ogień roztapiający i jako mydło blecharzów. Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 22 i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia Mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawion. Ewangelia Marka rozdział 13 werset 13. A będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia Mego. Ale kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawion. Pierwszy Korentów rozdział piętnasty, wersety drugi i pięćdziesiąty przez którą też zbawienia dostępujecie, jeśli pamiętacie, jakim sposobem opowiedziałem Wam, chyba jeźliście próżno uwierzyli. A tak, bracia moi mili. Bądźcie mocni, nieporuszeni, obfitujący w uczynku Pańskim zawsze, wiedząc, iż praca Wasza nie jest nadaremna w Panu. Galatów rozdział szósty werset dziewiąty, a dobrze czyniąc nie słabiejmy, albowiem czasu swojego rządź będziemy nie ustawając. Drugi Tymoteusza rozdział drugi werset jedenasty, wierna jest ta mowa, albowiem jeździśmy z nim umarli, z nim też żyć będziemy. Objawienie rozdział drugi werset dziesiąty, nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto wrzuci diabeł niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie mieli ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Rozdział 16 werset 15. Oto idę jako złodziej, błogosławiony, który czuje i strzeże szat swoich, aby nie chodził nago i nie widziano stromoty Jego. Jakuba rozdział pierwszy wersety od dwudziestego do 25, a bądźcie czynicielami słowa, a nie słuchaczami tylko, oszukiwającymi samych siebie. Albowiem jeśli kto jest słuchaczem słowa a nie czynicielem, ten podobny jest mężowi przypatrującemu się obliczu narodzenia swego we zwierciadle, bo samego siebie obejrzał i odszedł, a wnet zapomniał. Jakim był. Ale kto by wejrzał w on doskonały zakon wolności i zostawałby w nim, ten nie będąc słuchaczem zapamiętliwym, ale czynicielem uczynku, ten błogosławionym będzie w uczynku swoim. Psalm 24, wersety 3 i 4. Któż wstąpi na Górę Pańską? A kto stanie na miejscu świętem Jego? Człowiek niewinnych rąk i czystego serca, który nie skłania ku marności duszy swej, a nie przysięga zdradliwie. Pieśni 136, 197, 95, 267, 346, 145, 1 Wiersze Brzasku, 122, Nie ustawaj w walce. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5677. Pytania: Czy w tym tygodniu to czyniłem? Czyniłam? Dlaczego? W jaki sposób? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.